Cześć, witam Cię w nagraniu, w którym zajmiemy się przeprowadzeniem kampanii mobilnej CPA przy użyciu platformy Mojiva. Oczywiście wszystko zacznie się od wyboru oferty, później należy troszeczkę rozpoznać tę ofertę lepiej, przygotować pewne materiały promocyjne albo posiłkować się gotowymi, najlepiej połączyć jedno i drugie, zobaczyć co lepiej działa, zdefiniować kampanię i ewentualnie nanieść poprawki, a później uruchomić kampanię. Więc zaczynamy. Tym razem skorzystamy z platformy z ofertami CPA, która nazywa się Mob Partner. Mob Partner działa troszeczkę inaczej niż inne sieci CPA. Jest to prawdopodobnie najstarsza sieć CPA, jaka istnieje, przynajmniej tak się chwalą. I tutaj, jeżeli jesteśmy wydawcą, czyli tak zwanym publisherem, po zalogowaniu się na naszym głównym dashboardzie widzimy taki ekran. Jeżeli chcemy rozpocząć definiowanie jakichkolwiek kampanii, najpierw musimy zdefiniować tak zwane własne nośniki, ponieważ my na dobrą sprawę możemy posiadać różnego rodzaju media, różnego rodzaju właśnie nośniki, na których reklamy mogą być wyświetlane. Możemy mieć albo swoją stronę, albo już jakąś listę adresów SMS, albo własną aplikację, czy to iPhone'ową, czy Androidową, takie tutaj jest rozróżnienie. Albo ewentualnie możemy kupować ruch z jakiejś platformy i jeżeli chcemy to zrobić, powinniśmy kliknąć w Media Buyer Network i tutaj skonfigurować dane naszych sieci, w których chcemy skorzystać. A więc powinniśmy podać nazwę naszej sieci, krótki opis, adres www i później podać ewentualnie kategorię, do jakiej się ona zalicza. Może być to portal, może to zostać tak jak jest. Zdefiniować orientacyjny budżet, wybrać nasz preferowany język, kliknąć Add. I w ten sposób dodajemy naszą sieć. Jeżeli już to zrobiliśmy, mamy tutaj na swoim panelu w zakładce Sites and Apps kilka platform. Ta pierwsza to jest Adphonic, druga jest właśnie Mojiva, a tutaj jest jeszcze strona mobilna, która się nazywa Exchange Rate Calculator. Możemy też na sztywno na naszych mobilnych stronach zamieszczać różnego rodzaju reklamy. Więc jeżeli mamy takie media, możemy przystąpić do wyboru oferty. Aby rozpocząć pracę z ofertami, powinniśmy kliknąć w zakładkę Campaigns. I tutaj mamy listę ofert, które możemy promować. Aby promować daną ofertę, powinniśmy kliknąć Subscribe. Może pokażę to na przykładzie EA Sports. Klikam Subscribe. I następnie powinienem pokazać, na jakiej platformie chcę to promować. Czyli na przykład, jeżeli chcę to promować na platformie Mojiva, to klikam Subscribe. I tutaj otrzymuję informację, że Mob Partner przyjrzy się generalnie mojemu nośnikowi i rozstrzygnie, czy uzyskuję zgodę na promowanie tej oferty. W części ofert zajmuje to mniej czasu, czasami automatycznie otrzymujemy zgodę po kliknięciu, jest tak zwany auto approval, czyli automatycznie po kliknięciu od razu otrzymujemy zgodę, aby promować daną kampanię. Więc generalnie na swoim Sites and Apps mamy tutaj listę pozytywnie zweryfikowanych ofert, na które się zapisaliśmy i wtedy możemy od razu kliknąć Promoted. Podobnie jest, jeżeli wejdziemy w listę kampanii na zakładce Campaigns i dana oferta jest już zatwierdzona, także od razu możemy kliknąć Promoted. Więc generalnie możemy zapisać się na wszystkie. Na część z nich otrzymamy po prostu potwierdzenie z jakimś opóźnieniem. Może się zdarzyć natomiast, że takiego zezwolenia nie otrzymamy z różnych powodów. Także takie prawdopodobieństwo także istnieje. Najczęściej jednak większość z tych ofert to jest auto approval i po kliknięciu od razu możemy zająć promowaniem. A więc jest to dwuetapowe. Najpierw jest subscribe, a później wybieramy jeszcze na czym chcemy to promować. Czy na przykład naszej stronie, którą wcześniej zdefiniowaliśmy, czy na naszej platformie do generowania ruchu. Ja tutaj klikam subscribe i też otrzymuję informację, że ktoś się temu przyjrzy i otrzymam na maila informację, kiedy faktycznie dostanę zgodę. Widzimy, że ta oferta nie dość, że nie jest automatycznie akceptowana na tej platformie, to jeszcze wypłata jest niższa niż było to
chociaż trzeba by dokładnie porównać z Offermobi. Ok, to tyle tytułem wstępu. Chciałem pokazać jeszcze fajniejsze źródło, z którego należy korzystać, aby wybierać oferty. Mieści się ono pod takim adresem web.mobpartner.com/en/admin/media_buyer_help. Długi link, ale otrzymałem go, kiedy wszedłem w dialog z menedżerami tej sieci. Poprosiłem po prostu o podpowiedź, gdzie, w jaki sposób, kiedy będę miał dostęp do listy najlepiej konwertujących się ofert. I to jest taka właśnie lista, która mieści się pod tym adresem. Tutaj, jeśli chodzi o luty, jest to w tym momencie prognoza, natomiast jeżeli kliknę styczeń, to mam aktualne dane z sieci i widzimy, że te oferty troszeczkę jednak się zmieniają. Warto prześledzić kilka miesięcy do tyłu i zobaczyć, jaki jest trend, czy dana oferta już spada, czy też zawsze jest gdzieś w czołówce. Natomiast jeżeli przyjrzymy się na to, co jest wystawione na pierwszym miejscu, czyli taki prognozowany wzrost, i klikniemy sobie w tą ofertę, to zobaczymy, że jest ona dostępna w sieci dopiero od ostatniego stycznia, więc nie dziwi, że jeszcze te dane mogą być świeże i świeża oferta może się też dobrze konwertować. Więc generalnie tutaj było użyte pojęcie dokładnie ECPC. Jeżeli chcemy dokładnie zobaczyć, co to jest, no to jest to suma wszystkich prowizji przez sumę wszystkich kliknięć, a więc im wyższy ten parametr, tym lepiej. Więc wracam do tej strony. Zajmijmy się tą kampanią Viva Mobile i przyjrzyjmy temu, co proponuje. Widzimy, że ta oferta składa się z trzech produktów: Partner Tracker, Name Analyzer i Cheat Meter. Klikam Promoted na Mojiva i uzyskuję dostęp do linków partnerskich, do większej liczby danych na temat tych ofert. Produktem, który ja bym chciał reklamować na Mojivie, jest Cheat Meter. Generalnie, jeżeli kliknę tutaj banners, to wyjaśnia się cała sprawa. Jest to dość kontrowersyjny produkt, który zadaje pytanie po prostu, czy twój partner cię zdradza. I generalnie tutaj uzyskujemy link do tego produktu. Jeżeli go sobie wyświetlimy normalnie w przeglądarce, to otrzymamy informację o tym, że jesteśmy w niewłaściwym kraju i otrzymujemy tutaj jakąś przypadkową, losową reklamę. Natomiast jeżeli skorzystamy z Offermobi, z Mobile Preview, widzimy, że tutaj otrzymujemy Cheat Calculator. Tak wygląda ta oferta. Trzeba podać imię swoje, imię partnera i tak dalej, i tak dalej. Więc mniej więcej w ten sposób to wygląda. Mamy dostępne trzy warianty banerów. Możemy dołożyć własne. A oto jak wygląda strona producenta tych zabaw. Widzimy, że to są różnego rodzaju gry przeznaczone dla przede wszystkim ludzi młodych. Możemy spędzić więcej czasu i zobaczyć, na czym dokładnie polegają, jak wyglądają. Mnie natomiast najbardziej interesuje jak zwykle demografia, która z tego korzysta. Dlatego wchodzę do serwisu DoubleClick i sprawdzam serwis vivamob.us. I niestety nie otrzymuję wyników. Dlatego powtarzam ten sam zabieg w Quantcaście. I tutaj niestety też jest słabo. Co w takim przypadku zrobić? W takim przypadku przejdźmy do po prostu Google Keyword Tool, a więc wpisuję Google Keyword Tool. I ten produkt, który mamy promować, to jest generalnie coś, co dotyczy zdrady. Czy twój partner cię zdradza? Dowiedz się teraz. Czy twój partner oszukuje? Więc generalnie taki przykry temat, trochę kontrowersyjny, ale także taki, na który ludzie impulsywnie i emocjonalnie reagują. Dlatego wpiszę hasło cheating, biorę Stany Zjednoczone i język angielski, ponieważ to tam będzie dedykowana reklama. I tutaj jeszcze muszę nie jestem zalogowany, więc muszę przepisać kod.
Czasami łatwo się pomylić, nie wiadomo, co te kody przedstawiają. Ok, i widzimy, że ten temat no, bardzo dużo ludzi przyciąga. I doprecyzujmy, że chodzi o cheating partner. Wolumen wyszukiwania. Możemy wpisać więcej słów, ale generalnie why my man cheat i tak dalej. Możemy posortować po miesięcznych, lokalnych wyszukiwaniach od największego do najmniejszego. No i generalnie jest tego sporo. Możemy też sobie zawęzić do tylko urządzeń mobilnych, wszystkich. I zobaczymy, że też wcale tych wyników nie jest mało. No więc generalnie to ten temat trochę ludzi przykuwa i spędza im sens powiek. Ok, przejdźmy jeszcze do serwisu Google Insights. Insights for Search. Tutaj także wyszukajmy, jak to wygląda. Ok, zobaczmy, co powie nam Google Insights. A hasło cheating. Weźmy Stany Zjednoczone, weźmy, możemy cały czas wziąć, ok. Mamy w miarę równomiernie. Mamy na pierwszym miejscu Mississippi, Delaware, Rhode Island, a więc informacje o tym, jak to hasło było wyszukiwane, gdzie z największą intensywnością. Mamy też najbardziej popularne hasła, a więc mamy wife cheating, cheating husband, i tak dalej, i tak dalej. Wydawałoby się na tej podstawie, że to częściej mężczyźni szukają informacji, ale tutaj jeszcze nie należy jeszcze wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Wiemy, że tutaj nie chodzi o cheating w sensie oszukiwanie na egzaminie. Jeżeli widzimy, że jest husband, boyfriend, girlfriend, wives, wiemy, o jaki rodzaj oszukiwania chodzi. Możemy jeszcze zmieniać w parametr czasu i zobaczyć, jak to, czy się to zmienia, czy się to nie zmienia na przestrzeni miesięcy. Widzimy, że Rhode Island, Dakota, Mississippi utrzymują się w czołówce, ale dla eksperymentu weźmy na przykład 7 dni. Widzimy, że te wyniki mogą się różnić, że to Pensylwania jest w czołówce. Natomiast no, jest to albo zbyt krótki wynik, raczej jest to taka kategoria problemów ludzkich, które egzystowały od bardzo, bardzo dawna, więc tutaj raczej nie liczyłbym na jakiś trend. Widzimy, że jeżeli zaznaczymy od zawsze, to południe jednak głównie ten problem trapi Stanów Zjednoczonych. Największe Texas, Mississippi, Floryda. No i generalnie, ewentualnie należy się zastanowić, jaka demografia tam się znajduje. Skorzystajmy jeszcze z keyword spy. Nie mogliśmy znaleźć danych o tym serwisie dostawcy ani w Mediaplanerze, ani w Quantcastie. Zobaczymy, co na to powie keyword spy. Kiedy wklejam link z tą domeną, nie otrzymuję żadnych rezultatów. Ale jeżeli napiszemy cheating partner. A, przepraszam, to musi być słowo kluczowe, nie domena. No, coś już otrzymujemy. Widzimy też nawet, że mamy pewne reklamy. Więc jest to jakiś punkt zaczepienia. Na nieszczęście jest to na tyle kontrowersyjny temat, że tutaj niektóre są też serwisy, które, jak widzimy, się reklamują, licząc na to, że znajdą się faceci, którzy poszukują właśnie zdradzających osób, więc no, działa to o dwie strony. Zarówno pomoc komuś, kto chciałby sprawdzić ewentualnie ten temat, a także ewentualnie przykuwanie. Troszeczkę jest to śliska granica pomiędzy branżą, troszeczkę inną. No, ale generalnie ta branża istnieje. Ok, skupmy się na pozytywnym aspekcie tego zagadnienia.
aby bardziej zagłębić się w ten temat w pozytywny sposób, powinniśmy rozpoznać tych reklamodawców, którym chodzi o takie właśnie śledzenie, ale nawet pozytywne śledzenie, nawet śledzenie, gdzie są nasze dzieci, aby były bezpieczne. I taką ofertą jest na przykład Sales by Now, który tutaj się reklamuje. Możemy skopiować ten adres Sales by Now i sprawdzić, jakie są wyniki na Media Planerze. Oto one. Widzimy, że więcej kobiet jest zainteresowanych, przedział wiekowy. Mamy pewne dane o demografii. Podobnie możemy zrobić z tym serwisem rzekomo zarówno w Google, jak i w Quantcaście. Powinniśmy sprawdzić, jakie tutaj dane demograficzne otrzymujemy. Nie zawsze one będą kompletne, ale myślę, że dadzą nam już obraz całości. Widzimy, że tutaj akurat ten produkt fajnie się nasila. W Quantcaście zawsze jest to fajnie rozbite. I jeszcze ten adres też w Quantcaście, tylko że musimy pamiętać, żeby w Quantcaście nie zawierać całego HTTP. Tu mamy Quantcasta. No i tak możemy zrobić, powinniśmy właściwie zrobić całkiem sensowną analizę. Powinniśmy też to połączyć z naszym doświadczeniem, połączyć akurat dla tej domeny w Quantcaście nie mamy wyników. Natomiast Keyword Spy, SpyFu oraz iSpionage powinien nam dostarczyć listy reklamodawców. Powinniśmy wyszukać oferty, które są zbieżne z naszą i na tej podstawie wyciągnąć wnioski, jeżeli już chcemy zawęzić targetowanie naszej oferty i bardzo precyzyjnie uderzyć. Prawda jest jednak taka, że wyniki zawsze mogą być zaskakujące, dlatego warto przy definiowaniu kampanii zaczynać dość szeroko i później przekonać się, co na dobrą sprawę działa, a co nie działa. Jeżeli chodzi o partnera, będziemy tutaj potrzebowali jeszcze tych banerów, więc ściągnę je i zapiszę na dysku, a potem rozpoczniemy pracę z Mojivą. Ewentualnie potencjalnie przygotuję własny baner. Aby stworzyć własne banery, tutaj trzeba przemyśleć troszeczkę sprawę. Moim zdaniem należy skierować tą ofertę w pierwszej kolejności do tych stanów, w których mieliśmy największe długoterminowe wyniki zwrócone przez Google Insights. A i pamiętać o tym, że tutaj są gry, to nie jest aż tak poważne. Tutaj nie chodzi o takie monitorowanie, nie chodzi o jakąś patologię. To są po prostu takie zaczepne, zwracające uwagę gierki. A więc one przeznaczone są głównie dla ludzi młodych. Więc kierując się wypadkową i robiąc analizę, do takich wniosków doszedłem i postaram się stargetować tą grupę w tych obszarach, gdzie według mnie powinny być najlepsze wyniki. Aby przygotować sobie własne banery, możemy skorzystać po prostu z Google, kliknąć grafika i w ramach tego napisać dokładnie to, czego szukaliśmy. No i tak jak przeanalizować te wyniki, które nam się pojawiają. Generalnie wybiorę coś z tego, co tutaj widzimy i przygotuję banery, więc przez najbliższą chwilę po prostu pokażę, w jaki sposób ja tworzę swoje własne, prywatne banery, oprócz tego, co jest dostępne w serwisie MobPartner. Proszę Cię, potraktuj to, co zobaczysz w tym momencie, jako przykładowy sposób na stworzenie banerów. Ocenę moralną, etyczną i czy ten obrazek Ci się podoba, proponuję pozostawić gdzieś na boku. W tym momencie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, aby pokazać, w jaki sposób w miarę szybko można stworzyć baner, korzystając z darmowych obrazków, które znajdziemy na przykład na Google, a jest ich naprawdę dużo na każdy temat, i w jaki sposób wykorzystać te obrazki, aby stworzyć baner. Natomiast czy ten baner będzie skuteczny, jak dużo czasu poświęcisz, aby go dopracować, będzie zależało zarówno od tego właśnie,
co postanowisz, ale także od Twoich umiejętności. Dlatego to, co robię, to po prostu wykorzystam te dwa obrazki. Pierwszy to jest w wersji dla kobiet, czyli czy on cię zdradza, natomiast drugi wydaje się być odpowiedni w wersji dla mężczyzn, czy ona cię zdradza. Widać, że tutaj te obrazki właśnie to przedstawiają. Klikam na dowolny z tych obrazków, kopiuję obraz, mogę go też sobie wcześniej zapisać na dysku, ale wystarczy, że skopiuję do schowka, uruchamiam program GIMP, Ctrl-V, czyli wklejam ten obrazek, sprawdzam, jaki ten obraz ma wymiar. 295 na 171. Natomiast rozmiar, jaki nam jest potrzebny, to 300 na 50 i później generalnie powinniśmy skalować ten obrazek. Już teraz wiemy, że ciężko będzie na dobrą sprawę przeskalować ten obrazek tak, aby on wyglądał sensownie. Najprawdopodobniej powinniśmy się zdecydować na pewien wycinek, ale aby ten wycinek był w miarę sensowny, powinniśmy mimo wszystko przeskalować ten obrazek. Dlatego ja przeskaluję, stosując szerokość 150, czyli niemal dwukrotnie to zmniejszę. Powinienem zadbać o to, aby tutaj te szczypczyki, kajdaneczki były połączone, a więc jeżeli nacisnę teraz Enter, to mam proporcjonalne skalowanie obrazu. Klikam przeskaluj i teraz mam mniejszy obrazek. On ma wymiary 150 na 87 i teraz powinniśmy wyciąć kawałek z tego obrazka. Tylko ja skorzystam ze swojego przybornika, z tego narzędzia, które znajduje się tutaj. Jeżeli najedziemy, to mamy nazwę, zaznaczenie prostokątne. I zaznaczę fragment tego obrazka. No tak, powinniśmy tutaj zadbać o to, żeby było dokładnie 150 na 50. OK. Teraz możemy wyciąć taki fragment, jaki nam odpowiada. Możemy sobie to troszeczkę powiększyć, aby lepiej było pracować. OK, Ctrl-C, czyli kopiuję. I teraz stworzę nowy plik. Nasz baner powinien mieć wymiary 300 na 50. Klikam OK. I tutaj umieszczam nowy obrazek. Powiększmy także troszeczkę, żeby było lepiej widać. Możemy to uplasować gdzieś na środku. I teraz możemy skorzystać z narzędzia edycji tekstu. Jeżeli najedziemy, też widzimy podpowiedź. Tekst tworzy i edytuje warstwy tekstu. Warto też zadbać o to, abyśmy mieli włączone okno. I tutaj to się nazywa warstwy. Tak, abyśmy widzieli, na której warstwie będziemy pracowali. Póki co mamy jedną warstwę, która nazywa się tło. Teraz zaczynamy tworzyć napisy na tym banerze. Rozpoczynamy od pola tekstowego, w którym napiszemy is he. Powinniśmy też wybrać kolor naszego tła. Możemy się zdecydować na przykład na taki. Troszeczkę wyżej. Mamy możliwość też zmiany wielkości czcionki, jeśli chcemy. No i uplasowanie to jest właśnie ta zabawa, o której mówiłem. Teraz kolejne pole. Musimy zmienić jego wymiary oczywiście. Zmieniamy także kolor. Możemy też zmienić rozmiar tej czcionki.
No. Potrzebujemy się troszeczkę rozciągnąć. Okej. Może trochę przesadziliśmy. Okej. Teraz łatwo jest operować tymi warstwami, jeżeli mamy to narzędzie z boku. Tak jak mówię, nie jestem grafikiem i jeżeli jesteś, masz duże doświadczenie w programach graficznych, to sobie poradzisz w zupełności bez tego przewodnika. Natomiast jeżeli nie jesteś bardzo zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o grafikę komputerową, to jest szansa, że na tej podstawie tego filmu czegoś się dowiesz. Tak jak tutaj piszemy find out, czyli dowiedz się. Zmniejszę trochę czcionkę i biorę inny kolor. Okay. Nasza czcionka, to, którą wybrałem, to jest Arial Bold. Ona się dobrze sprawdza generalnie w różnego rodzaju banerach i takich formach, które są wyświetlane na ekranie elektronicznym. Natomiast w praktyce po wydrukowaniu są czcionki, które wyglądają od niej lepiej. Możemy jeszcze tak przesunąć, ponieważ jeszcze jeden tekst będzie. I ten tekst będzie dość duży, jeśli chodzi o rozmiar. Zmieniamy rozmiar, zmieniamy kolor. OK. I jeszcze zmieniamy parametry tego obszaru, tak aby było bardziej widoczne wszystko. OK. Klikamy find out. Musimy to troszeczkę jeszcze przesunąć. Może nie. Zamknij. I mniej więcej taki baner. Jeżeli oczywiście chcemy, możemy bardziej nad nim popracować. Wygląda na to, że jest w miarę gotowe. Możemy oczywiście eksperymentować, nadal przesuwać troszeczkę te wszystkie rzeczy według naszego uznania, zmieniać czcionki i zmieniać obrazki. No generalnie wszystko zależy od nas, na co się zdecydujemy. To jest generalnie pokazowa demonstracja, w jaki sposób te banery tworzyć. Teraz baner zapisujemy. Aby zapisać, klikamy w plik, zapisz jako, wybieramy ścieżkę tam, gdzie chcemy zapisać. To będą mobilne kampanie. Tym razem mamy mob partnera. Mob partner. I to się nazywa Viva Mobile. OK. Możemy nazwać He. Generalnie sami sobie możemy wymyślić nazwę, jaką chcemy. Albo zastosować notację wielbłąda, czyli z wielkimi literami. To jest pierwsza nasza kreacja w wymiarze 300x50. I klikamy, wybieramy jeszcze sobie rozszerzenie od razu. Klikamy zapisz, eksportujemy, ponieważ tutaj będzie to spłaszczone, nie będzie kilku warstw, tylko w JPEG-u wszystko będzie w jednej warstwie. Klikamy zapisz dla maksymalnej jakości. Teraz przeskalowujemy ten obrazek. Klikamy skaluj obraz prawym przyciskiem i zmieniamy wymiary, przeskaluj, plik, zapisz jako. W
Tym razem zmieniamy nazwę na 216. Potwierdzamy. Jeszcze raz. Przeskaluj. Zapisz, eksportuj, zapisz i ostatni raz. 128. Nie, zaraz. Ten ostatni wymiar to jest 120, bo jest sześciokrotnie. Sześciokrotna różnica. W każdym razie, gdybyśmy mieli niepoprawne wymiary tych obrazków, to oczywiście nasz program krzyknie. Nie we wszystkich platformach, w których definiujemy, generujemy ruch na dobrą sprawę, musimy w ogóle tworzyć te pozostałe obrazki. W części z nich zostaną one utworzone automatycznie. No widzimy, że przy małym rozmiarze banera w przybliżeniu wygląda to już słabo. Generalnie jest to tylko przykładowe, demonstracyjne działanie z mojej strony, pokazujące, jak można szybko stworzyć obrazek. Tak samo można zrobić z tym drugim obrazkiem w wersji dla kobiet. Kopiuj obrazek. I w GIMP-ie możemy dalej pracować. Ok, to tyle jeśli chodzi o własnoręczne tworzenie banerów. Aby zrobić dokładnie to samo w wersji dla mężczyzn, co zrobiłem w wersji dla kobiet, wklejam skopiowany plik do GIMP-a i ponownie przejdę tą samą ścieżkę, czyli przeskaluję obraz tak, aby na środku jego szerokość to było 150. Widzimy, że wysokość automatycznie się przeskaluje na 110, tak żeby było proporcjonalnie. Następnie skorzystam z narzędzia wybierania, które pozwoli mi wykroić prostokąt o wymiarach 150 na 50, ponieważ 150 to już jest obecnie szerokość, natomiast wysokość to musi być 50. No i teraz generalnie decyzja należy do mnie, dokładnie jaki prostokąt wytnę, coś, żeby było to najbardziej reprezentatywne. Mogę też powiększyć sobie, aby było prościej. No myślę, że taki prostokąt jest ok. Ctrl-C, otwieram nowy plik. Jego wymiary to powinno być 300 na 50. I tutaj wklejam to, co przed chwilą wyciąłem z poprzedniego obrazka. Powiększam nieco, żeby było łatwiej pracować. Zrobię dokładnie to samo, co zrobiłem przed chwilą w wersji dla kobiet, czyli tutaj wpiszę is she, zastosuję jakiś kolor. Mężczyźni lubią trochę inne kolory, ale generalnie to nie było to jakieś naukowe badanie co do preferencji kolorystycznych. Czerwony, jaskrawy, żarówiasty daje po oczach. Musimy to zrobić w ten sposób. Tym razem możemy napisać też coś innego w sumie. Pamiętajmy, że będzie to
Musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, trzeba się troszeczkę tutaj napracować. I stworzymy jeszcze jedną warstwę. Od razu wiem, że powinna być spora. Zmieniamy kolor. Tu będą potrzebne jeszcze zabiegi wydłużające. Jestem troszeczkę zabawy, ale chcę Ci pokazać, że to wszystko mimo wszystko da się zrobić. Troszeczkę zależy od nas, jak to wszystko umiejscowimy sobie. Touch here. Find out. Find out powiększmy. Natomiast tu może być bardzo małe. Trzeba mieć. Czerwony. I zróbmy z tego tu. Okay. Kwestia jeszcze dobrego umiejscowienia. Touch here. Zróbmy jeszcze drukowanymi. Także zmniejszmy ten napis. Będzie prościej. Okay. No, rzuca się trochę w oczy. Oczywiście, tak jak mówiłem już wielokrotnie, wszystko zależy od nas. Teraz pozostaje nam tylko zapisać ten plik. Możemy oczywiście spędzić więcej czasu, albo jeśli mamy naprawdę fajne umiejętności, to na pewno spędzimy niewiele czasu i osiągniemy świetny rezultat. Tym razem nazwę to SheCheating 300. Zapisz. Eksportuj i tak dalej. Do każdego wymiaru tak samo. Już robię to bez komentarza generalnie, po to, żeby troszeczkę przyspieszyć. Nie minęło nie wiadomo ile czasu, a udało się nam zapisać i zrobić dwa obrazki.
I Tobie także polecam, abyś spędził troszeczkę czasu i doskonalił swój warsztat, ponieważ warto jest jednak eksperymentować i tworzyć te formy, które nie są wyświechtane i nie są w użyciu przez wszystkich. Czasami rezultaty potrafią być nieoczekiwane. Teraz, kiedy przygotowaliśmy już nasze własne banery w dwóch wersjach, także pobraliśmy trzy różne rodzaje banerów ze strony Mod Partner, dysponujemy takim oto arsenałem banerów. Aby je lepiej zobaczyć, kliknę tutaj. Oto moje własne, także pobrane z Mod Partnera i druga wersja baneru. Jesteśmy gotowi, aby przejść do serwisu Mojiva i uruchomić kampanię właśnie tam. Teraz jestem zalogowany do Mojiva, to jest główny panel. Składa się on z trzech sekcji. Pierwsza to jest sekcja Advertisers i tutaj właśnie będziemy działali. Druga sekcja to Publishers, tutaj mamy możliwość definiowania własnych stron mobilnych po to, aby je spieniężać. Jeżeli dysponujemy własnymi stronami mobilnymi, możemy je tutaj sobie definiować, aby wyświetlać na nich reklamę mobilną. Trzecia sekcja to Affiliate Portal. I tutaj możemy także zarabiać z Mojivą, jeśli ją polecamy naszym klientom. Więc klikam Advertisers Portal i w zakładce Ads będziemy definiowali własne reklamy. Mam dwie opcje, albo mogę kliknąć Create Ads z tego poziomu, albo mogę najpierw kliknąć Ads i później wybrać Create New Ad. Poniżej jest zestawienie naszych reklam, które przygotowywaliśmy wcześniej. Klikam Create Ad i mam dwie opcje do wyboru. Albo będzie to standardowa reklama typu text banner prowadząca do strony www, albo oferta dla iPhone'a. Jest to troszeczkę staromodne podejście, które jest także było spotykane w innych platformach. Inne platformy zdążyły już od tego odejść, powiem szczerze. Natomiast w Mojiva prawdopodobnie też nastąpi taka zmiana. Niedawno za sterami Mojivy zasiadł człowiek, który jest odpowiedzialny za rozwój AdMoba i doprowadził go do wielkiej świetności. AdMob, przypomnę, był i jest największą platformą umożliwiającą definiowanie tego typu kampanii i Google kupił go, sprzątnął go właściwie sprzed nosa Apple'owi, ponieważ Apple też był zainteresowany AdMobem. Na wszelki wypadek kliknę na chwilę tylko w iPhone Ad i pokażę, w jaki sposób tutaj funkcjonujemy. Mamy do wyboru kilka różnych rodzajów kampanii. Zwykły link, może być to kampania prowadząca do aplikacji, click to call, kampania prowadząca do wideo, audio, iTunes Store, do map i tak dalej. My natomiast będziemy definiowali jednak kampanię dla różnych rodzajów telefonów, dlatego wybieram tą opcję Text Banner Ad. Według mnie dobrze jest od samego początku zróżnicować kampanię ze względu na kobiety i mężczyzn, dlatego także nazwa ogłoszenia będzie sugerowała płeć, dla której jest przeznaczona oferta. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, nie mamy grup, nie mamy kampanii, tylko definiujemy poszczególne reklamy. Reklama za reklamą, a więc zaczynamy od nazwy. Ad 1. Będzie to ogłoszenie z banerem. A więc przeglądamy nasze banery. Na początku skorzystajmy z predefiniowanych wzorców. Upload. I nasz baner został wgrany. Jak widać, nie musieliśmy tworzyć kilku jego wersji, ponieważ Mojiva od razu przeskalowała. To automatycznie jest to bardzo miła funkcja. Tutaj możemy zaznaczyć, jeśli jest oferta przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich, natomiast takich informacji nie posiadałem. Możemy się jeszcze upewnić, jak to jest w Mob Partnerze. W opisie takich informacji nie było. Gdybyśmy mieli problemy, to ogłoszenie zostałoby odrzucone. OK, dlatego ogłoszenia mamy taki właśnie link. Proszę zwrócić uwagę, że pomimo iż te parametry tutaj się różnią, mamy inną końcówkę numeru. P, czyli picture, być może
Jest to parametr P generalnie, który jednoznacznie pozwala zidentyfikować ten link. Różni się dla każdego banera i to jest kolejna liczba naturalna, więc już w ten sposób moglibyśmy poznać, który był to baner, ale warto, abyśmy także w linku jednoznacznie podali nasz parametr śledzący, więc kopiujemy ten link i w Mob Partnerze linki śledzące dodajemy, umieszczając na końcu znak ampersand, sub ID równa się i dopiero piszemy nasze parametry. Więc najpierw zaczynamy od wklejania linku. Musimy tutaj natomiast pominąć HTTP, ponieważ HTTP jest zdefiniowane w oddzielnym polu, więc zaczynamy od c.mobpartner i generalnie powinniśmy teraz dodać ten ampersand sub id równa się mobpartner Możemy tak napisać, meter, female, add 1. OK, klikamy następny krok, czyli next step. Teraz jesteśmy w drugim kroku, gdzie targetujemy oraz ustawiamy cenę, jaką jesteśmy gotowi zapłacić. Więc możemy tutaj określić, do jakiej kategorii należy nasza oferta. To może być randki oraz sprawy osobiste. Prawdopodobnie najlepiej będzie to pasowało z tych kategorii, które tutaj mamy dostępne. Chyba że społeczności, ale raczej sprawy osobiste. Możemy także targetować na dane słowa kluczowe. Ja w tym momencie daruję sobie słowa kluczowe i przejdę do następnej sekcji. Możemy tu następnie wybrać kanały, w których chcemy działać. I to mogą być zarówno standardowe kanały, jak i kanały premium. W tym przypadku wolałbym wybrać kanał premium, który jest kanałem przeznaczonym dla kobiet. A więc w ten sposób docierać do potencjalnych pań. Następna opcja to jest wybór kraju, operatora, platformy, możliwości telefonu, konkretnych modeli i także definiujemy, gdzie to powinno się wyświetlać. Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jeszcze bardzo specyficzną funkcję, jaką oferuje Mojiva. Spośród wszystkich głównych platform, z jakimi do tej pory pracowałem, jest unikalna, jeśli o to chodzi. Jest to geotargetowanie. Jest to niesamowita funkcja, która pozwala nam na podanie współrzędy geograficznych, długości i szerokości geograficznej. Jeśli zaznaczymy Specify Geolocation Targeting, możemy podać promień wyrażony w milach albo w kilometrach, na przykład 25 km lub mil od jakiegoś miejsca określonych współrzędnych i w tym obszarze będzie prowadzona nasza kampania. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jakie współrzędne geograficzne ma dana miejscowość, poniżej mamy jeszcze wyszukiwarkę ze względu na adres, miasto, stan, prowincję, kod pocztowy, a więc możemy znaleźć miasto, które nas interesuje i dzięki temu będziemy znali te współrzędne geograficzne i w odniesieniu do tego będziemy targetowali. No ma to znaczenie na przykład w sytuacji, kiedy korzystamy z jakiegoś wydarzenia, na przykład wiemy, że gdzieś dokonuje się zjazd motocyklistów i warto by było, żebyśmy właśnie w promieniu kilku kilometrów od tego zjazdu działali z naszą nową kampanią. Więc jest to niesamowita funkcja, natomiast ona kosztuje dodatkowy narzut, dlatego w tym miejscu nie będę z niej korzystał. Jeśli chodzi natomiast o kraje, mogę tutaj wybrać po prostu Stany Zjednoczone albo bardzo specyficznie określić kraje, regiony. Jeżeli kliknę Specify Countries, to zaznaczam, które mnie interesują. Mogę ewentualnie być zainteresowany wszystkimi z wyjątkiem kilku. Wtedy mam też opcję Exclude Countries, czyli wtedy wykluczam kilka państw. Warto jeszcze sprawdzić, czy nie mamy jakichś ograniczeń ze względu na operatorów, ale z tego co pamiętam, to nie mieliśmy w tej naszej kampanii. A, jednak mamy. T-Mobile, Sprint, OK, czyli
Czyli trzeba się tego trzymać. Dobrze, że sprawdziłem. Intel, AT&T, Sprint i T-Mobile. No, trochę jest tutaj tych operatorów. Sprint i T-Mobile. OK. Czy jest to dla określonych platform? Nic na ten temat. A, o właśnie, wszystkie z wyjątkiem iPhone'ów. Teraz nie dziwi fakt, że mieliśmy banery, które są zdefiniowane właśnie w wymiarach niekoniecznie smartfonowych. Czyli tutaj skorzystamy z funkcji Exclude Models i wybierzemy iPhones. O, właściwie Apple. Zaznaczmy cały Apple i wszystkie Apple wykluczamy. Klikam Save. OK. Chcemy to targetować tylko dla mobilnego ruchu. I teraz domyślna cena to 60 centów, ale za 1000 wyświetleń. My natomiast chcemy płacić za kliknięcie. Do tego klikam Pay per click i mamy tutaj cenę 10 centów to jest minimalna kwota, jaką powinniśmy zapłacić. Powinniśmy teraz ustalić całkowity budżet, na przykład $10 albo 5 nawet, ponieważ 5 już wystarczy nam, ale myślę, że minimalne dozwolone to jest 10. Poniżej tego nasza reklama nie zostanie zaakceptowana. Jeszcze jest czas, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć. OK. Możemy kliknąć harmonogram, czyli Next Step Schedule albo Final Step. Jeżeli chcemy w określonych tylko godzinach, to powinniśmy z tego skorzystać. Ja tylko pokażę, jak to wygląda. W harmonogramie, który tutaj widzisz, masz możliwość zdefiniowania daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii, czyli na przykład od 17. Poniżej jest możliwość określenia dokładnych godzin prowadzenia kampanii, zarówno podczas weekendów, jak i podczas zwykłych dni tygodnia, albo w szczególności, w które dni chcemy jakie godziny przyjąć. Na początku powinniśmy raczej rozłożyć to równomiernie, więc pozostawię te opcje niezmienione. No i następnie mamy możliwość też zdefiniowania priorytetu. Domyślnie priorytet jest taki, aby eksponować nasze reklamy tak szybko, jak to jest możliwe. Natomiast nie jest to zalecane, lepiej rozłożyć to w miarę równomiernie. No, aby to było możliwe, musimy ustawić także datę zakończenia, czyli ta kampania musi mieć jakiś skończony horyzont, tak aby to miało generalnie sens, czyli na przykład 17, 18, 19 i wtedy możemy wybrać jedną z tych dwóch pierwszych opcji. Ja wybieram, aby rozłożyć równomiernie w trakcie dnia. Następnie albo Save Changes, czyli zapisz zmiany, albo ostatni krok, potwierdzenie. Jest szansa, że zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, mianowicie taką, że nie mieliśmy tutaj nigdzie pola, w którym określamy płeć. Z jednej strony można rzec, że no, na 100% nigdy nie mamy pewności, kto korzysta z telefonu, natomiast tutaj skorzystaliśmy z kobiecego kanału jako targetowanie. Prawda jest jednak taka, że nie będziemy do końca w stanie chyba skorzystać z tych banerów, które przygotowaliśmy wcześniej przy tej platformie, ponieważ nie mamy pewności, czy te banery nie będą się pojawiały na męskich telefonach. Możemy oczywiście spróbować. No, w ramach eksperymentu warto się przekonać, jaki będzie efekt. Natomiast jeśli chodzi o to ogłoszenie, to już jest wszystko. W tym momencie możemy powrócić do naszej konsoli, czyli na przykład klikam Mobile Ad Management i widzimy, że
na liście reklam znajduje się nasza reklama na samej górze. Jeżeli na nią najedziemy, otrzymujemy takie oto podsumowanie. Możemy jeszcze sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Aby utworzyć kolejne reklamy, po prostu powinniśmy skopiować tą reklamę, czyli kliknąć, tutaj mamy opcję edycji, tutaj mamy opcję zapauzowania, tutaj usunięcia. Aby skopiować, powinniśmy kliknąć ten krzyżyk, czyli ostatnia ikonka w kolumnie akcje. I zaczynamy od nadania nazwy. Teraz nadajmy ogłoszenie 2, zapisujemy i wchodzimy w tryb edycji tej oferty. Nie będzie się ona zbyt wiele różniła. Powinniśmy wybrać inny baner. Klikam Replace, przeglądam drugi baner. Tym razem wybierzmy ten. Upload. No, tutaj chyba będę musiał teraz ręcznie, chyba że kliknę Delete. Ok, tym razem mogę zaczytać jeden raz i kolejne zostaną spropagowane. Natomiast możemy różnicować. Dla mniejszych telefonów wykorzystywać mniejszy baner, na przykład czerwony, dla większych, na przykład ten różowy. Jeśli by się okazało, że takie mamy wyniki, dla mniejszych telefonów osiągamy lepsze wyniki na innym banerze, docelowo dążymy do takich kampanii, które będą jak najwięcej zarabiały, a więc tutaj różnicowanie banerów jak najbardziej też wchodzi w grę. Powinniśmy jeszcze zmienić dokładną treść tego linka, czyli tutaj pokazać, że to jest Ad2. Zapisujemy zmianę, czyli Save Changes. OK, udało się. Następny krok. Tutaj nie będziemy dokonywali zmian, więc możemy już kliknąć Final Step. Otrzymaliśmy informację, że dzienny budżet nie może być niższy niż $5, a więc powinniśmy go ustawić właśnie tak. I to powinno wystarczyć. Klikamy Final Step. Wszelki wypadek warto także sprawdzić, czy nasz schemat wyświetlania jest taki, jak sobie tego życzymy, czy został skopiowany. Nie zaszkodzi. Tak, zgadza się. Więc mamy już właściwie drugie ogłoszenie. Możemy powrócić do panelu. Mamy dwie oferty. Kopiujemy i stworzymy jeszcze trzecią. Klikam Delete, czyli wymazuję banery. Trzeba pamiętać, mieliśmy jeszcze trzeci rodzaj banera, który trzeba sprawdzić. Uploadujemy go. Także link partnerski, nasz parametr powinniśmy zmodyfikować. I przechodzimy do kolejnego kroku. Nasz budżet i mamy kolejną reklamę. Ok, zróbmy zatem to samo, tyle że dla mężczyzn.
Kopiujemy pierwszą reklamę zatem. Do mężczyzn ad 1. Tym razem różnica będzie dotyczyła linku, ale treści M. Może warto pisać pełnymi, żeby to było wiadomo, o co chodzi. Powinniśmy też wybrać inny kanał. Na pewno nie kanał kobiecy. Tutaj może bardziej warto uderzyć w sport. Myślę, że te tematy bardziej powinny tutaj być męskie i interesować. Możemy oczywiście też wybierać standardowe kanały, ale zostańmy przy opcji premium. Dzienny budżet. Potwierdzamy. Wracamy do panelu głównego. Jeszcze dwa ogłoszenia. Mamy informację, że 4 czekają na akceptację. Jeżeli zostaną zaakceptowane, to staną się aktywne. I klikam Save. Skopiowaliśmy kobiece ogłoszenie numer 2. Mogliśmy równie dobrze skopiować męskie ogłoszenie numer 1 i po prostu zmienić baner. Natomiast w tym przypadku nie zmieniamy banera, zmieniamy natomiast link jak najbardziej i zmieniamy kanały zainteresowań. Żeńskie kanały wyłączamy. Minimalny budżet. Potwierdzamy. I zostaje nam ostatnie ogłoszenie z serii standardowych. Jeśli chcemy, to oczywiście jak najbardziej możemy też wykorzystać te banery, które wcześniej zrobiliśmy samodzielnie. Ad 3. Zaznaczam kobiety. 5 dolarów. Potwierdzamy. OK, mamy wszystkie standardowe ogłoszenia, reklamy. Na wszelki wypadek warto stworzyć także nasze własne, więc dodam jeszcze jedno. Mail od 4 tym razem. OK. Pierwsza rzecz to jest Mail ad 4. Druga rzecz to jest nasz baner. Wersja męska tego banera jest tutaj, jeśli dobrze pamiętam. Możemy to sobie powiększyć. Tak, to powinno być to. Teraz się przekonamy. Tak, właśnie tak. Nie jest najgorzej. Grunt to skromność.
5. I ostatnie ogłoszenie. To jest podsumowanie. Female. Zrobimy jeszcze jedno. Female ad 4. Jest to monotonne, ale chcę, żebyś zobaczył, że faktycznie to robię. Nie chcę cię po prostu zostawiać w taki sposób, że powiem, no i tutaj sobie zrobisz, uzupełnisz, klikniesz, wpiszesz na własną rękę, bo przecież wiesz, bo przecież jest to proste. Chcę ci po prostu pokazać, jak wygląda cały proces, dokładnie krok po kroku, tak jak ja to wykonuję. Zostawiamy targetowanie bez zmian, jedynie dzienny budżet się zmienia. Klikamy Final Step Confirm. No i koniec. Możemy powrócić do naszego konsoli. Generalnie mamy środki na koncie, a więc kiedy tylko kampanie zostaną zaakceptowane, staną się one aktywne i przekonamy się, która jest najbardziej skuteczna. Aby śledzić skuteczność kampanii, powinniśmy zaglądać do MOP partnera i wchodzić w zakładkę Statistics, to tutaj właśnie będą wyświetlane działania, kliknięcia i skuteczność naszych kampanii na tym koncie. Zaczęliśmy dość ogólnie, natomiast trzeba pamiętać, że nie uwzględniliśmy przesadnie struktury płci ani wieku. Nie wyspecyfikowaliśmy bardzo dokładnie geolokacji, czyli nie określiliśmy tych stanów, które są najbardziej podatne teoretycznie na ten temat. No generalnie jest tak, że postępujemy trochę książkowo, bo dopiero chcemy się empirycznie przekonać. Prawda jest taka, że większość ludzi może zakładać, iż w określonych obszarach jest największe zainteresowanie i tylko tam prowadzić kampanię, natomiast w praktyce możemy osiągnąć lepsze efekty zupełnie w innym miejscu i o tym się powinniśmy empirycznie przekonać, tak aby nie przemawiały za tym jakieś dane historyczne, ale żywe dane realne pochodzące z naszej kampanii. To jest najlepszy sposób, aby się o tym przekonać. Poza tym trzeba pamiętać, że ten temat ma wiele wymiarów, od bardzo pozytywnych dotyczących ochrony wielu osób, na przykład ochrony dzieci i kontroli rodziców nad tym, aby jej dzieci były bezpieczne poprzez różne inne odmiany, aż do takiej właśnie rozrywkowej formy, z jaką tutaj mieliśmy do czynienia. Dlatego nie można demonizować i myślę, że takie podejście już wkrótce pokaże nam, które grupy były najbardziej skuteczne i jest to dobry punkt początkowy do tego, aby pracować z tą ofertą. W tym nagraniu to wszystko. Zapraszam do obejrzenia następnych. Cześć!